Witam was pięknie, przezocny panie, przezocni panowie. Od niedawna żyję na Pyrzyi. Jako autor i tłumacz wierszy, lingwista i przyrodnik na Pyrzyi od wielu lat, co się nie wybiorą. W tej mojej prezentacji będziecie widzieli najczęściej cytaty z rozmaitych języków, a słyszeć będziecie w moim wykonaniu po śląsku. Będę próbował dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy językowi poezję. Pytanie te nie jednemu może zdać się maszketne, a za naturalniejsze chętnie każdy by uznał pytanie, czy poezji języka. Ma ale sens pytać się o coś tak oczywistego, okej, wiemy, że ciężko byłoby sobie przedstawić wiersz bez słów. Daleko za nami są czasy, w których awangardowi artyści przepierali ludzi, że próżno Roma je obrazem, 4,5 minuty cichości muzyką, a biała szkartka papieru wierszem. Przepierali, no przepierali, aż doszli z tym do ściany i dali już nie szło iść, trzeba się było wrócić i nas od po staremu zapełniać Romy obrazami, cichość dźwiękami, a szkartki słowami. Zanim przyjdziemy na to, czy to językowi trzeba poezję, czy na łopach, rozsądźmy przód inne pytanie, co to jest poezja. Zdoszę, że w czasach, w których rekwizytami wierszy były lipsta, miłość, tęsknica, miesiączek i tak dalej, poetom dość łatwo przychodziło definiować poezję. I tak do przykładu Percy Bysshe Shelley pisał, że poezja jest opisem najlepszych i najszczęśliwszych chwil, najszczęśliwszych i najlepszych umysłów. A William Wordsworth padał, że poezja to wypływ potężnych uczuć, które powstawał są od siebie, a bierze się z emocji przywoływanych w pokoju. Edgar Allan Poe zaś padał, że poezja słów zdefiniowałby krótko jako rytmiczne tworzenie czegoś pięknego. Warto się tutaj dać pozór na użyty od Edgara Allana Poe przymiotnik rytmiczny, bo człowiek jest istotą, w której nakładają się na siebie rozmaite rytmy. Rytmy serca i oddechu w jego własnym ciele, rytmy dnia i nocy i pór roku w świecie zewnętrznym. Myślę, że z tych rytmów zrodziły się muzyka i poezja. Nie wiemy, jakie były początki poezji i muzyki, tak samo jak nie wiemy bez ma nic o początku języka. Wydawało się ale, że historia języka, poezji i muzyki jest jak te trzy kolorowe sznurki splecione razem. W czasach przedpiśmiennych, kiedy każdą informację trzeba było przechowywać w pamięci, pieśń była najlepszym sposobem przekazywania literatury z pokolenia na pokolenie. A tekst ułożony do rytmu pieśni dycki łatwiej było spamiętać, jak tekst, którego do żadnego rytmu przypasować nie szło. Najstarszą dziedziną literatury jest poezja, ku temu poezję śpiewano. Ta plecionka z języka muzyki i poezji ma początek w jakichś niepamiętnych czasach, w których godali wszyscy, można jeszcze jednym, adamowym językiem. Nie jeden wieża się uśmiechnie z tego adamowego języka, ale obejrzcie sobie następną planszę, na której są nazwy motyla, szmaterloka po śląsku, ze wszystkich kontynentów. W górnym lewym rogu jest łacińskie papilio, w prawym dolnym rogu jest pilpintu w języku Quechua, w języku peruwiańskich Inków. W pośrodku na dole mamy czasownik odnotowany od Hezychiusza z Aleksandryje, rzadki grecki czasownik paipalein, który jest synonimem czasownika sejein, ruszać się sam i tam. I ten czasownik podpowiada nam można, od czego się wzięły te wszystkie nazwy szmaterloka. Jeden powie, że może to wszystko jest ino cufal. Drugi pomyśli, ale tak, jo, że coś w tym może być i można naprawdę zachował się tutaj jakiś ślad dawnego prajęzyka. Wróćmy się ale do tego, co to jest poezja. W bliższych nam czasach poeci uczeni nie są już tacy iści co do tego, czym jest poezja. Nie są już tacy iści jak romantycy. Roman Jakobson w swoim znanym eseju napisanym po czesku, co to jest poezja, zaczął ten esej słowami.
Jak chcemy zdefiniować te pojęcia, winniśmy naprosto niego postawić to, co poezją nie jest. Lecz powiedzieć, co nie jest poezją, to dzisiaj nie takie proste. Można z tej nieistości biorą się te wszystkie piękne i chytliwe definicje, co tak naprawdę nam żaden raz niczego nie objaśniają. Tak u Karla Sandburga, który pisał poezję, to dziennik morskiego zwierza, co żyje na lądzie, a chce furgać w lufcie. Albo u Lorenza Ferlinghetti'ego, co padał, że poezją to wrzask serca, który cuci anioły i zabije diobły. No i częściej ale poeci, których pytają o to, czym jest poezją, rozkładają bezradnie ręce. Wisława Szymborska w roku 1992 w wierszu Niekerzy są radzi poezji pisała, co to takiego poezją. Niejedna chwiejna odpowiedź na te pytanie już padła, a ja nie wiem i dzierża się tego jak zbawiennego gelendra. 7 lotniskorzy Tadeusz Różewicz przy przeleżytości nadania mu od Uniwersytetu Śląskiego tytułu doktora honoris causa godął wiersz jest zjawiskiem czystym. Poezja jest zjawiskiem festrzotkim. Poezja, kero inaczej niż wiersz, nie ma początku ani końca. Już w młodości poetyckiej oddzielał, że poezję od wierszy. Ciałem poezję wiersz, i co jest duszą poezję, nie wiem. Ze słów poety wynikałoby, że nie wszystkie, a jedno niekiere wiersze są jednostkowymi wcieleniami poezji, ta zaś je czymś podanym na platońskie idee, czymś odwiecznym, z czym poeta jeden raz za czas poradzi wleźć w kontakt. I sam niekerem wspomni się można kąszczek z platonowego dialogu Ion, w którym Sokrates padł lekką dyć rzeczą je poeta, a nie gipci poradzić działać, za czym od Boga natchniony nie będzie, zmysłów nie straci i rozum go nie odbiegnie. I dalej, z kisztego Bóg, ke rozum im odbierał, jako sług ich używo, co by my przy słuchaniu wiedzieli, że to, co je moc we wercie, nie ci godają, w których rozumu nie ma, ale że to są Bóg godo i bez nich się do nas odzywo. W bliższych nam czasach już nie tak często godo się o Bogach, więcej można o nieświadomości albo podświadomości, a werci się przy tym pamiętać, że wszystko to zaczyna się na długo przed Freudem i Jungiem. I tak 27 marca 1801 roku Friedrich Schiller pisał do Goethego: bez ciemnej, dyć mocarnej, totalnej idei, kieruje przed wszystkim co techniczne, nie może powstać żadne dzieło poetyckie. A poezja, jak mi się zdo, jest umiejętnością wyrażania i przekazywania tego, co nieświadome. Goethe w odpowiedzi z 6 kwietnia pisał: jak idzie o kwestie z waszego ostatniego listka, to Jerzech nie jedno tego samego zdania, co wy, ale idę jeszcze dalej. Wierzę, że wszystko, co geniusz robi jako geniusz, dzieje się nieświadomie. Choć Schiller i Goethe nie wspominają w swoich listkach o żadnych bogach, zdo się, że tak naprawdę godają bez mało tym samym, co Platon. Czasem poeci drek godają o zewnętrznej sile, która zmusza ich do pisania. W raju utraconym John Milton pisał o niebiańskiej patronce, którą mu dyktuje i dowo natchnienie rządkom nieumyślnym. A 25 kwietnia 1803 roku William Blake pisał Thomasowi Battsowi o swoim poemacie Milton. Pisał, że w ten poemat pod bezpośrednie dyktando 12, a niekie i 20 albo 30 rządków za rają. Bez planowania tego baj przeciw mojej woli. W słowach Miltona i Blake'a nie będą nas już można dziwiły słowa, które wypowiedział Józef Brodski, jak w grudniu 1987 roku odbierał w Sztokholmie Nagrodę Nobla. Poeta dycki wie, iż to, co za obycz mianuje się głosem muzy, jest naprawdę dyktatem języka. Że to nie językowi przytrafia się być instrumentem poety, ale poeta jest narzędziem języka potrzebnym mu do dalszego istnienia. Dosie, ale to wszystko, co powiedzieli Platon, Schiller, Goethe, Milton, Blake i Brodski, skrócić do wspólnego mianownika, dosie powiązać pradowny głos bogów i nowszy głos nieświadomości z językiem jako takim. Kaś tak do połowy XIX stulecia
Uczyni mieli język za wytwór świadomej działalności człowieka, za wytwór umowy między ludźmi. Odmienny punkt widzenia zaprezentowali dopiero dwaj polscy lingwiści w roku 1870, Jan Mieczysław Baudin de Courtenay. Główne czynniki, które napędzają rozwój języka i formują jego strukturę, określił jako bezsoznatelne, czyli nieświadome. A 5 lat niskorzy jego uczeń Mikołaj Kruszewski pisał, że głębsze badanie każe widzieć w języku żywy organizm, na rozwój którego świadomość i wola człowieka bezma nie mają wpływu. Jak widać na tych przykładach, polscy lingwiści, jak w tamtych czasach chcieli publikować, to musieli często pisać po rusku. Od czasu publikacji obu tych uczonych bezma żaden nie spiero się już z faktem, że język okrom czynników świadomych kształtują też czynniki nieświadome. Wróćmy się teraz jeszcze na chwilę do słów Tadeusza Różewicza, który wiedział, że wierzy ciałem poezję, ale nie wiedział, co jej duszą. Martin Heidegger rozróżniał poezję w wąższym znaczeniu, w którym przyjmuje ona postać konkretnego wiersza, i poezję w fundamentalnym znaczeniu, które podług niego jest tożsamo z językiem. Mamy sam tak richtig to samo, co w słowach Brodskiego, które rzekł przed chwilą przytoczą. I to mogłaby być odpowiedź. Fundamentem i istotą poezji, tym, co przymuszało Miltona i Blake'a pisaniu, tym, co się wcielało w wiersze Różewicza, był język. Niekerem takie ujęcie relacji języka i poezji może się nie zdać. Nic dziwnego. Jak się wspomnimy prostomajtych fafloków, którym się dziubnie zawiera i którzy godają do samego godania, to zaraz ciśnie się do gęby pytanie, a co język takich ludzi ma wspólnego z poezją? Iste jest to, że poeta jest zmuszony używać tego samego języka, z którym tysiące ludzi każdy dzień beblą o niczym, pytał się o druga do haźla, sklinął na rząd, na cyny, na zarobki, obstalowuje se piwo w szynku i cygani, jak ino może dać to jakiś profit. Są długorzek myślą, że poeta musi mieć na podłorędziu jakiś taki ekstra rukcuk, z którym jest w sztandzie używany na beztydzień język dźwignąć na wyższy poziom. Dzisiaj już tak nie myślę. Myślę, że prawda inkszo. To ten język używany na beztydzień jest użytą poezją. Dom sam dobrze znany niejednemu z was przykład. Elżbieta Gałązka-Salamon, jak tłumaczyła dialogi do filmu Pulp Fiction, to w kwestii I'm gonna get medieval on your ass przetłumaczyła medieval jako jesień średniowiecza. I tak w polskim tłumaczeniu Marcellus Wallace użył dość nieoczekowanie tytułu znanej książki Johannesa Huizingi. Widać w tym jakiś przypływ poetyckiego natchnienia. I Mocka ludzi była taką kreatywną translacją zachwyconą i rozbawioną. Film ten ma już ale 30 lat. Każdy z nas słyszał tak kwestię o dziesiątki, a można i setki razy. I na coś, co kiedyś zachwycało świeżością, dzisiaj ludzie by powiedzieli suchar. I myślę, że tak samo było z każdą jedną frazą, każdym jednym zdaniem. Wypędzane pierwszy raz tchnęły świeżością, wypędzane po raz setny były już no wytartym ausdruckiem, a możemy też powiedzieć z użytą poezją. Na to, co by język nie obrócił się, w kupa wytartych ausdrucków, w hołda z użytej poezji, w jedne srogie językowe wysypisko śmieci, potrzebni są ludzie, którzy go odświeżają. I nie muszą to być zaraz ludzie, co piszą wiersze. Styknie, że są to ludzie, którzy jakby za Hölderlinem powiedział Martin Heidegger, poetycko mieszkają na tej ziemi, a którzy według Winstona Hugh Odena są nade wszystko namiętnie rozmiłowani w języku. Zasięg oddziaływania wierszy jest kan zmniejszy od zasięgu oddziaływania takiego filmu jak Pulp Fiction. To prawda. Wisława Szymborska w cytowanym już wierszu Niekerzy są radzi poezji pisała: Niekerzy to znaczy nie wszyscy,
ani nie większość wszystkich, ale mniejszość. Jak nie rachować szkółka się musi i samych poetów, będzie tych ludzi wyża 2 na 1000. Gdyż oddziaływanie poezji nie ogranicza się na szczęście ino do tych 2 ludzi na 1000, którzy ją czytają. Roman Jakobson w przywoływanym już eseju Co to jest poezja? Pisał o wierszach Witesława Nezwala. Procent obywateli Republiki Czechosłowackiej, którzy można przeczytali Nezwalowe wiersze, nie jest wielki. Jak je przeczytali i przyjęli, bezwiednie bydą zdziebko inaczej wicować z przocielem, przezywać przeciwnika, intonować wzruszenie, wyznawać i przeżywać miłość, politykować. A kiedy przeczytali, ale odciepli, to przeca je ich mowa i każdodzienny rytuał nie ostaną się niezmienione. Będzie ich długo prześladowała natrętna myśl, co by jen, aby w niczym nie podać się na tego Nezwala. Gdyż niechęć do Nezwalowych wierszy jest blank inkszym stanem psychologicznym, jak nieznajomość tych wierszy. Od tych, co podziwiają i odciepują Nezwalowa poezją, będą się jej motywy, intonacje, słowa i konstrukcje szerzyć dalej i dalej, a przy tym będą formowały mowa, można całki habitus. I takich ludzi, którzy o Nezwalu wiedzą mimo z kroniki dnia w narodowej polityce. Jakobsona z cytowanym tekstem szłoby wstyrknąć kaś między 2 bieguny. Na jednym z nich moglibyśmy postawić Adama Mickiewicza z wielką improwizacją, a na drugi Wistana Hiodena z wierszem poświęconym pamięci Jejca. Pierwszy z nich, Adam Mickiewicz, przeceniał siłę poezji, jakiej pisał: Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność stworzą, cóż większego poradziłś z twoją mocą Bożą. Drugi jej nie doceniał, o czym świadczą słowa: skisz poezję, nic się nie przytrafią. Nie jest prawdą, że skisz poezję, nic się nie przytrafią, gdyż nic się nie dzieje. Nie jest też prawdą, że poeta pasuje się z Bogiem, albo jak biblijny Jakub z aniołami. Jak się pasuje, to ze słowami na szkartce papieru, a jak coś poradzi we świecie zmienić, to jedno bez język. Myślę, że po tym wszystkim, co już zdążył powiedzieć, miarkujecie po leku, że oba postawione na samym początku pytania trza poezji języka i trza językowi poezję są 2 stronami tego samego medalu. Bo język i poezja potrzebują siebie nawzajem. Blank jak siły yin i yangu taoistów, które nie mogą jedna bez drugiej istnieć. Ktoś pośmiewny powiedział kiedyś, że między prozą i wierszem różnica jest taka. Jak tekst jest ciągły, to to jest proza, a jak jest podzielony na rządki, to to jest wiersz. Różnica między prozą i wierszem nie da się, ale tak einfach skludzić do prostej graficznej konwencji. Tych różnic jest kans więcej, choć każdy wierza będzie podkreślał co inkszego. Podług mnie wiersze, w odróżnieniu od prozy, są zaobycz bardziej szporobliwe słowa. Po niemiecku na poezję pada się często Dichtung, tak samo jak pada się też na uszczelka. Oba te rzeczowniki pochodzą od pory homonimicznych czasowników Dichten, z których pierwszy znaczy pisać wiersze i pochodził od łacińskiego diktare, a drugi znaczy uszczelniać, albo też i zgęszczać i pochodzi od przymiotnika dicht, ten zaś pochodzi od protogermańskiego przymiotnika thinktas, od którego pochodzi też angielski przymiotnik tight. Choć oba wymianowane pojęcia mają odmienną etymologię, z kisz fonetycznego podobieństwa rzeczownik dichtung, poezja i przymiotnik dicht, gęsty, zwięzły, bezwiednie się ze sobą kojarzą. A poezją naprawdę jest czasem dicht. Gęsto, zwięzło, bo poradzi w poru 10 słowach powiedzieć to, na co w prozie trzeba by czasem i całki książki. Isto by tak było, jakby chciał prozą opisać życie od mojego starzyka. Poświęcony mu wierszu na to, co by zapisać wszystko to, co przyszło mi do głowy, kiedy się dziwał na jego zdjęcie, stykło mi 26 rządków. Johanowego synka, Lejoka Glacoka, co się przed pierwszą wojną urodził w Bytuniu, druga wojna przegnała bez całego Europa.
bez 6 lat go trzymała z daleka od domu. Bez teli czas się ostał prawym poliglotom. Co było tym nie godać, profit je to dycki. Gdyż jak nazot się wrócił z wojny intlich do dom, to najprzód do hresztu poszło lepić tytki. A w końcu jak do bajtli dał się rachowanio, to blikał jeno cięgiem strona swojej baby, bo w rachunku mu porząd coś nie sztimowało. Tak to przyszło do haje, ostudy i zwady. Jak mu już zbrzydło do okna od kobiety swojej, i 4, a nie 5, jak już godać prawda, synków swoich przekludził się do jednej gdowy i odtąd jej bajtle miały go za ojca. Bozny i wice żaden rozmu się nie zmierzy, poradził on bom nudle nawijać na uszach. Tuż kajby się po drodze z kamratem nie trafił, tam larmo było dycki, szpas i śmiechu kupa. Ino z ostatnim wice mu się nie udało. W lazarecie kaj leżał, tak powiedział do chopów. Hned połednie, jak jeno przyjdzie moja staro, to wy, żech umarł, powiedzcie do błoznów, a ja o nim wlezie, wartko się za drzwiże skryja. Lecz gipiejszą od baby ten roz śmietka była. Lepi się sam ale pamiętać, że nie o każdym utworze poetyckim idzie powiedzieć, że je dyszt. Kto czytał Skowyt, Alena Ginsberga albo Księga Efraima, Jamesa Merrilla, gdzie wiedział o czym godą. Na koniec chciałbym jeszcze zastawić się na chwilę nad jednym pytaniem. Co by było, jakby się poezja okej straciła? Czy słowa zaczyny by, jak pisał Hugo von Hofmannsthal, rozlatować się nam w gębach jak spleśniałe grzyby? Ktoś kiedyś powiedział, że jak zasztrajkują śmieciorze, to za 3 dni wszystkie cajtungi będą pisały jeno o tym. A jak zasztrajkują poeci, to ludzie się kapną, można po długich latach, a można wcale. 38 lat temu Milan Kundera w Kunszcie Romanu pisał: kaj są następcy Oktawia Paza, Renego Szara? Kaj są jeszcze wielcy poeci? Stracili się? Albo można nie słychać już jej głosów? Jakby nie było w naszej Europie, kiedy by se keś bez poetów niszło przedstawić, nastała srogo zmiana. Zmiarkuje ale człowiek, który nie potrzebuje poezji, że się straciła? Koniec nie jest apokaliptycznym wybuchem. Można nie ma nic bardziej cichego jak koniec. 38 lat temu nie jeden istot godał, że Kundera niepotrzebnie dramatyzuje. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś jeszcze by tak powiedział, bo wierszy niby pisze się i wydawał cięgiem moc, ale potraciły się nam jakieś wielkie nazwiska. Miejmy nadzieję, że jest to chwilowe. Dziękuję pięknie, żeście dali pozór.